Działacze Federacji Konsumentów bronią nas przed nieuczciwymi sprzedawcami i producentami. Prowadzą działalność edukacyjną, a wszystko po to, by chronić prawa konsumentów, którzy często pozostają bezradni wobec firm uzbrojonych w zastępy prawników i coraz bardziej wyrafinowany marketing. Przede wszystkim to jest porada. Gdzie iść, do kogo, jakiej instytucji, w jaki sposób postąpić, napisać podanie komuś, kto nie potrafi, zrobić interwencję, przypilnować tego, a i czasami, prawda, pozew do sądu. Nawet czasem po prostu, jeżeli ktoś poprosi, to rozliczymy PIT. A jaka jest obecnie kondycja ruchu konsumenckiego? No kondycja jak organizacji konsumenckiej jest trudna, no bo to są wolontariaty, to nie ma stałej obsady, nie ma ubezpieczenia, nie ma płacy, prawda, takiej, żeby po prostu tak dorywczo staramy się po prostu tą lukę wypełnić. Różnymi programami, teraz realizujemy dwa programy autentycznie od zeszłego roku, Szczawno program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, natomiast w Wałbrzychu program Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, czyli poradnictwo konsumenckie bieżące. Wraz z rozwojem mediów elektronicznych i internetu oraz z bezwzględnym dążeniem sprzedawców do maksymalizacji zysków rośnie też liczba reklamacji. W dniu dzisiejszym najbardziej takie priorytetowe problemy, z którymi się borykam, to są zmiany, jakie zachodzą na rynku usług telekomunikacyjnych i energetycznych. Wiadomo, rynki te się liberalizują, istnieje możliwość wyboru dostawcy usługi telekomunikacyjnej, jak również wybór sprzedawcy energii elektrycznej. No niestety przeciętny konsument nie jest dobrze przygotowany do zmian na tym rynku, stąd często pozwala się zaskoczyć, często podpisuje umowy, których skutków nie do końca rozumie. Podpisując umowę, zmienia sprzedawcę energii elektrycznej, może zakupić ją na przykład na wybrzeżu, a dostarczy mu tylko lokalny dystrybutor. Na tym tle dochodzi do wielu nieporozumień. Też były zgłaszane przypadki nieuczciwych praktyk, gdzie przedstawiciele handlowi, podszywając się przedstawicieli pracowników lokalnych zakładów energetycznych, zawierali umowy, wprowadzając konsumentów w błąd.